Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam jeden odcinek failowy, widzowie. Ale powiem wam kilka fajnych informacji, że od 7 stycznia ja nagrałem taki kocik na zapas, że dopiero nagrywam 14 stycznia. W dzisiejszym odcinku skosimy oto to pole, bo nagrałem ciężek, no i a 10 minut trwał ciężek i nic nie zrobiłem. Po to pole już musiało urosnąć, no i urosło, więc skosimy to. Bo no, została nam zostania produkcja, no i że olejarnię zrobimy. Więc no to wszystko zobaczycie. Najpierw rozłożymy maszynę. A to ci nic nie idzie, bez kitu, zobaczcie. No i kosimy, zobaczymy ile tego tam potrzebujemy. Bo to jest kukurydza, więc no właśnie. Dobra, więc kosimy to, widzowie. 1000 litrów kosze i nic więcej. Ale 1000 litrów będzie taki szybki, gdy 1000 litrów bez kitu, nie? Na pewno 1000 litrów będzie na pewno szybciutki, to będzie, zobaczcie. Może tam kilka do pracy pokosimy. Co dzień innej zrobimy, no chyba jeden rządek ze skosimy. I ten rządek zostawimy widzę na kiedy indziej, na inną kukurydzę zostawimy. Może na kiszonkę byśmy zostawili też, to byłoby nie głupie. Bo chciałem zrobić z tego drugą serię, po prostu to by taka była taka seria, widzę, wiecie o co chodzi, nie? Ale w ogóle też no co ja więcej miałem powiedzieć, no chyba nic. Jak mi się przejdzie, to na pewno więcej wam powiem. Chyba tyle i wystarczy, no. No jedziemy tutaj te traktorki, więc polecimy, po naprawdę. Bierzemy traktorek jakikolwiek. No słuchajcie, chciałem robić tutaj drugą funkcję. Chciałem gdzie odblokowywać. Aha. Dobra. Ty, jakbyśmy kupili przyczepę taką, o właśnie taką tego. Ja. Nie są takie chyba przyczepy, nie? Tutaj, czy na muszą być, na tych co są. Ja bym to wziął, ale kurde... No weźmy tu coś innego. No weźmy tego ciula. To będę musiał jakiś tym odblokować, chociaż no... Nie ma, zostawmy tamto. No bierzemy przyczepkę jakąkolwiek. No nie, może niech będzie klasa. Ma lecimy, więc no. Zresztą mam, że pokażę wam, że na pewno widzę, mam te wszystkie funkcje, które potrzebujemy właśnie na tej farmie, do tej właśnie, właśnie fabryki płatków zbożowych. Wszystko miałem, w sumie tylko nie miałem kukurydzy, jak wy wiecie o co chodzi. Wow, z tamtym analizowym formingu normalnie. Ale lecimy. No, drugą funkcję będziemy będą wszystko sprzedawać. Zrobimy też taki sezon przedsezonowy, czyli że no, będziecie czekać na drugą funkcję aż do w lutym. Więc no... I nagrałem taki fajny dodatkowy odcinek, w którym wszystko sprzedamy to, co wyprodukowaliśmy mi sobie już. No i zobaczymy, ile byśmy na tym zarobili już. To też jest taka dobra funkcja, no bo... Musimy wykosztować, żeby nie z 500 tysięcy by poszło na wszystkie, wiecie, produkty już, nie? Bo wiadomo, na te mańczyki produkcja ma ich 20, no to... Minus 2000 na pewno płacicie. Zresztą zaraz zobaczymy ile płacimy, nie? Bo po odcinku mi mało gram na pewno. Może z dwa razy, ale też to tak wiadomo. Ale farciarz. Teraz wygląda mapa farmingu. Jest taka pusta, bez kitu, naprawdę. Jest po prostu gdzie pusta, bo naprawdę nic tu nie ma chyba. Dobra, lecimy. Tutaj nie wlecimy raczej. Tu możemy już jechać, tak? Jedziemy tutaj. Jedziemy po tą kukurydzę, bo mamy tam kilka 2000 litrów ponad mamy, więc mamy nawet sporo tej kukurydzy. Więc lecimy.
I też będziemy z tym przejść. I też w sumie wszystkie potrzeby musiałem za te zeszyt. Też tego nie sprawdziłem. No to wszystko weszło w grze, ale ja tego nie testowałem nigdy, naprawdę. Nie jak wszystkie potrzeby wyglądają, że to byśmy też zrobili na odcinku. Co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Czy też wszystkie maszyny, czy te wszystkie maszyny też byśmy chcieli, żebyśmy widzę zaszyli? Bo tego na pewno nie testowałem. Wszystkiego nie chciałem wyfarmingu. Chciałem wszystko zaciąć, na pewno wyfarmingu. To jest niegłupy pomysł. Dajcie znać, na pewno możemy to zrobić. Naprawdę. Ja bym to chciał zrobić. Na pewno. Myślę. Ale to wszystko, jakbyśmy wszystko przetestowali, nie wiadomo. A to naprawdę nie głupi pomysł, nie? Nie głupi pomysł naprawdę jest. Na pewno to możemy gdzieś zrobić, nie? Ale jak mówię, no. Wszystko zależy od was. No ale lecimy po tą kukurydzę. Ja wam pokażę, że ale na pewno to jest, nam brakuje nam. Raz to zobaczycie. Dobra. No jesteśmy na miejscu. Ten test jest porąbany, że muszę się maszyn do komendem przejść, to wtedy muszę wsiąść, nie? Ty, widzowie! A, wysypuję. Myślałem, że już nie wysypię tego. No, na to leci. Więc zobaczcie. Wszystko mam. Ale widzę, wam pokażę. Miałem coś, wam drugą rzecz pokazać, ale zapomniałem już widzę przez te 2 sekundy. Słuchajcie, mamy tutaj fabrykę płatków. Mamy wszystko, tak? Mamy po 1200 kopalka nam gdzie kukurydzy. Potrzebujemy miodu, rodzynek i owiec. No i tyle. Lecimy. Jest mam, mam taka, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ty. Tu widzę, jest parking, ale kurde, ja tu muszę stąd zjechać, widzowie. To co mi ta górka jest w farmingu, to na co to będę myślał, że muszę to widzę zrobić, zrobić, nie? Wow! Okej. Okay. A jak ta górka wygląda stąd? Ale jaj, co ty, najszybszy transport, czy tu muszę, żebym podjechał? No nie wierzę. Dobra, lecimy tam. W sumie mam szczerze, że jednak nie laguje jakoś mocno tego farminga, naprawdę. Wszystko musi postawiać na jednym polu najlepiej, bo... No wiadomo. Jedno pole na bank mam wystarczy, to pole na bank mam, wszystko mam, do wszystkiego mam wystarczy. Że tylko coś byśmy mogli dorzucić, ale... Nie dorzuciłem. Wiadomo, wiem jak będzie to wszystko pewnie wyglądać, czy na jakichś paletach będzie to wszystko wyglądać. Wsypujmy to. No ma, lecimy sprawdzić, jak to wygląda. Czy nie, już odpaliłem w ogóle tą produkcję. Jestem ciekaw. Muszę z kolejnym odcinkiem to spodzimy. Teraz działa. Niech nam produkuje. A my lecimy sprawdzić. Najkrótszy chyba odcinek w historii na Peskitu. Dobra. Chcemy przy każdym stadzie, ile widzimy się płacić za te wszystkie jakby maszyny, wiecie o co chodzi. Ja jestem ciekaw w ogóle. Jak właśnie mamy już tyle tych produkcji, nie? Bo za każdym jakby 2000 płacić, to byłoby karygodne, no nie? Ale chyba nie, zobaczę to wszystko. Na pewno 2000 płacimy za to wszystko. Więc chodźmy sprawdzić, ile płacimy za te wszystkie rzeczy, co jeden dzień. Więc no. Za wszystkie jakbyśmy tu mieli. Pomaga za wszystkie teoretycznie. Może naliczyło nam odsetki i zobaczymy ile. Ile nam naliczyło. Tylko 2000 na koszt produkcji. No, za każdą koszt produkcji w glinie koszt produkcji kosztuje. No, brakuje nam materiałów, no. Brakuje nam rodzynek. Rodzynek.
Ale czy wyprodukowaliśmy sobie to wszystko? Zobaczmy. Mamy już płatkę jedną. Ej, wiedziałem to jeszcze przed chwilą. Co? What? To są tutaj różne są te płatki, zobaczcie. Ja mam tylko ładną paletę, mi zajmie się tym, że tu mam chyba. Ale jaja. Dużo różnych rodzajów są, widzę, zobaczcie, ale jaja widzowie są, dobra. Fajne są jaja. Dobra, możemy zakończyć to czyściutko. Trzciniaczek, ale no fajnie wygląda, naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak ładnie. No jeden się net to daje, bo naprawdę to jest jedna z najlepszych rzeczy. W sumie chciałem wam dawać, to oceny to chciałem dać, ale no, jak mówię, no. Ale możemy dać net oceny. Spróbuję widzę, że ten tutaj wyjechać, to nie będzie takie za proste, ale... No łatwiutko jednak, zobaczcie. Spróbuję tutaj sobie jakoś tam wstać do biegazowni, bo jakoś tam zobaczyłem w internecie, ale chciałem tak samo zrobić, a nie mogłem właśnie, ale sprawdzimy teraz, jak to będzie wyglądało. Więc no, lecimy do biegazowni z powrotem. No lecimy do biegazowni w ogóle. Biegazownia gdzieś jest tutaj była, nie? Nie, biegazownia jest tutaj właśnie. No, gdzie musimy jechać? Na mapie, gdzieś jeszcze taki wir będzie fajny, zielony. O, tam, okej. Okay. Co fajnie te płatki tutaj? Może przed tym damy też, może nawet może też damy, widzę, no, damy też, widzę, może ocenę, co wy o tym myślicie. Co wy o tym myślicie? Może ocenę też będziemy dawać. No, tu nic nie wyjedziemy stąd. No, nie wiem, że to się zacząłem. Ej! Uff. Lecimy. Więc no słuchajcie, możemy pan odprawić i jak to się zgodnie, no płatki, no dobra, no dałbym dziewiątkę, bo ładnie wyglądają, naprawdę. Myślałem, że tylko będzie jeden rodzaj, a tam jest kilka rodzajów tych płatek. No może, no nie wiem, co mam się najbardziej, będę wam się opłacało wszystko, wiecie o co chodzi. Zdałem wam widzę produkt, co najbardziej wam się opłaca sprzedawać. No ubrania no to spoko, ubrania możecie sprzedać, ale ubrania troszeczkę potrzebujecie tam kilka rzeczy. Ale najbardziej opłacane będzie mąka, na przykład sorgo, to się jedzie, no i tyle, nie? Więc na pewno wam się opłaca teraz sorgo siać i jako mąkę po prostu, no i tyle, nie? Więc na pewno wam się to opłaca, mąkę. A potem z mąki zrobicie na przykład chleb, więc też macie dwa w jednym po prostu wszystko. Więc tego dużo wyprodukujecie, to na pewno macie dobry profit, nie? Na banku nie wam się to zwróci, mi się tak wydaje. Zobaczymy. Chłopcy mnie wyprzedza. Gdzie ten chłop? A ty chłopi, nie ma tak łatwo. Jeszcze czekaj, jak to zrobię. Sprawdźmy to jeszcze raz. Jeżeli tu nie zadziała, to się zdenerwuje po prostu, nie? No ja to gdzieś widziałem w internecie. Tutaj na bank tego nie można wysypać w tym miejscu, ale ja to gdzieś widziałem w internecie, przewidziałem. Na przykład tam też można było niby wysypać, ale tutaj niby nie da się, no jak tutaj mogę wysypać? Ja tutaj byłem widzę, no i... No właśnie, spróbuję tu widzę wjechać. Na bank gdzieś to nie będzie to takie łatwe to wysypać. O gościu też jeden tam wysypywał, więc no właśnie... No dobrze, ja tylko tutaj. Nie ma jakby opcji wysypowania, bo szukajcie o co chodzi, nie? No, ale sprawdźmy też tam, no jak tam się nie da wysypać, to też trochę karygodne, no szkurde, nie?
Więc zobaczmy, tylko podjadę też tutaj za podjadę. No i podjechałem już z jakimś sensem. Co to w ogóle jedzie? Zobaczmy. Wypełnienie w ogóle nie. No i to też się nie da wysypać. No próbuję, no i nic. No, na bank tego nie ma na wysypać. No zobacz, no nic nie da się. No po prostu się nie da. Więc nie wiem, co trzeba tutaj zrobić, ale naprawdę, no nie mam słów. No, to trzeba będzie na maksa wypełnić, a jak mówię, no nie znam się. Jeszcze tutaj sprawdzę na wszelki wypadek. Nie wiem, no nie wiem, co mogę to zrobić. Niestety to nie mogę, no właśnie nie wiem, o co tu chodzi, ale no cóż, co powiedzieć. No, muszę na zewnątrz, czego mogę wam to powiedzieć, co ładnej, dać ocenę mógłbym dać, ale no. No dobra, dam to na pewno w następnym odcinku. No nie wiem, jak to trzeba zrobić, po prostu się nie wiem, no. No maksa bym mógł wypełnić, no zobaczcie, no tutaj nic nie działa po prostu, no. Nieważne. Widzimy się z wykonaniem, czy dam ocenę na następnym odcinku. Do zobaczenia.